Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Nawrócenie świętego Pawła Apostoła to jedno z najważniejszych wydarzeń w pierwszym okresie życia Kościoła. Otóż sztandarowa postać, która prześladuje pierwszych chrześcijan, zgadza się na ukamienowanie Szczepana. Jest jakby przyszłością walczącego i zwalczającego chrześcijaństwo judaizmu, oczytany, przygotowany, elokwentny, mówiący wieloma językami człowiek. Właśnie ta postać podczas kolejnej swojej misji, na którą udaje się właściwie z własnej inicjatywy, zostaje dotknięta przez Jezusa. I to w bardzo dosłowny sposób dotknięty. Jezus odbiera mu wzrok. To tak jakby symbolicznie chciał mu ukazać, że wszystko, co dotychczas czynił, było pozbawione światła. Może i czynił z wiedzy, może i czynił z przekonania, ale nie z wiary. Bo gdyby dana mu była wiara w Boga prawdziwego, rozpoznałby Jezusa. I tak oto człowiek, który przygotowany był do prześladowania chrześcijan, staje się gorliwym apostołem. To właśnie Jezus wybiera go na apostoła narodów. Człowiek, który w doskonały sposób wywodzi się z judaizmu, z religii Żydów, zaczyna tę religię chrzcić. Zaczyna głosić wśród tej religii, a potem wśród pogan, Jezusa. Przemiana niezwykła, moi kochani. Przemiana, której może dokonać tylko Bóg. Akurat nawrócenie świętego Pawła jest bardzo spektakularne. Ten upadek z konia, odebranie mu wzroku, potem odzyskanie wzroku, chrzest, odzyskanie sił. I ten szok dla otoczenia, że ten, który miał gnębić chrześcijan, staje się oto jego wyznawcą, wyznawcą Jezusa. Jak wielkie i głębokie jest przekonanie Pawła apostoła, widzimy w jego misjach, w jego wyprawach, gdzie przeżywa tyle różnych upokorzeń, odrzuceń, prześladowań, wreszcie kończy swoje życie śmiercią męczeńską, przelewa dla Jezusa krew. Ale kochani, o życiu świętego Pawła można by było i napisano wiele ksiąg,
nakręcono wiele filmów, ale dzisiejsze święto ukazuje nam fakt Jego nawrócenia, a więc tego spotkania z Jezusem. Doświadczenie tak silne, że w jednej chwili przemienia Jego życie. I choć On jeszcze Jezusa nie zna, już wie, że będzie dla Niego żył. Droga świętego Pawła, kochani, to droga każdego z nas. Może tak spektakularnie Pan Jezus w nasze życie nie wchodzi, czy nie wszedł, ale widzimy, że i w naszym życiu zdarzają się upadki, spadanie z konia, czyli spadanie z rutyny, z tego życia takiego ukształtowanego, pewnego. Nagle Jezus wchodzi w to życie i już nic nie jest tak, jak było. Z utraty wzroku i odzyskania go i kompletnej przemiany naszego życia. Bóg wkracza i również w nasze życie. I tu, moi drodzy, święty Paweł staje się dla nas znakiem. Albowiem wielu z nas ma w życiu, w otoczeniu, w rodzinie, w małżeństwie, w bliskości osoby, co do których pragniemy, żeby się przemieniły. Określamy to, że modlimy się za nich, pokutujemy za nich, chcemy, żeby oni się przemienili, żeby odkryli Jezusa, żeby i ich Jezus dotknął. I czasami jesteśmy bardzo rozczarowani, bo mijają lata, płynie czas, a te osoby się jakby nie zmieniają. Mimo naszych modlitw, mimo naszych wyrzeczeń, ofiarowań, nie następuje żadna zmiana. Czasami ona następuje jeszcze na gorsze w naszym odbiorze. I zobaczcie, nawrócenie świętego Pawła ukazuje nam bardzo, bardzo ważną rzecz. Paweł nie nawrócił się swoją własną siłą. W życie Pawła wszedł Jezus. To Jezus przemienił jego całe życie. Cóż to oznacza dla nas, nawracających się we własnym życiu lub pragnących nawrócenia naszych bliskich? Oznacza bardzo ważną rzecz, że nawrócić się możemy siłą Ducha Pańskiego. To Duch Boży, to Jezus Chrystus jest tym, który może nas zrzucić z konia, czyli wyrzucić z tych ram naszego życia, ukształtować nas na nowo, ulepić na nowo nasze serce. Nie my. Nasze modlitwy są jakże ważne. Nasze staranie się o nawrócenie drugiej bliskiej osoby jakże ważne. Ale pamiętajmy, że to Jezus nawraca. Jakże to ważne. Przed iloma rozczarowaniami, zwątpieniami, bólem chroni nas takie patrzenie. Bo za czasów ukamienowania Szczepana Paweł był jeszcze przed nawróceniem i zgadzał się na tą męczeńską śmierć. Po nawróceniu jest już innym człowiekiem i w rzeczy samej sam poświęca całe swoje życie dla Jezusa. Ale gdyby Pan nie okazał mu tej łaski, gdyby go pod Damaszkiem z tego konia nie zrzucił, nie wkroczył w jego życie i nie zmienił, pewnie Paweł był nadal tym człowiekiem, którym był. Pozwólcie, że przypomnę z początku kazania. Wykształconym, inteligentnym, elokwentnym, znającym języki, przygotowanym, ale niewierzącym w Chrystusa. Zatem, moi drodzy, patrzymy na to nawrócenie Pawła i uczymy się, że to Pan Jezus mocą Ducha Świętego może przemieniać nasze serca, nasze i naszych bliskich. Uczymy się również, kochani, tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
o czym przekonał się sam święty Paweł. W sposób najbardziej absurdalny dla jego przygotowania i wykształcenia Bóg, ten sam Bóg, któremu służył, wysyła go na misję, aby głosił Jezusa, którego wcześniej nie znał. Ale kiedy już go poznał, nic nie było tak jak wcześniej. A zatem, moi drodzy, niech ta dzisiejsza liturgia ukaże nam wielką prawdę o Bogu w naszym życiu. Bóg jest obecny. Bóg dotyka Ciebie swoją łaską, ale Bóg czeka jednocześnie na Twoją odpowiedź. Pozwólcie, że wrócimy do tego tematu już jutro w Szkole Maryi, rozpoczynając katechezę o wierze. Wiara świętego Pawła jest tu dla nas przykładem. Wiara, która się kształtowała, dojrzewała, zmieniała. Wiara, która dopuszczała, no właśnie to spadnięcie z konia. Bóg sam zrzucił Pawła, oślepił, oddał mu zdrowie i wysłał na misję. Prośmy dobrego Boga, który jest dawcą i chcenia, i działania, aby dotykał mocą Ducha Świętego i naszych serc, a również i tych, za których tak gorliwie i wytrwale się modlimy. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.